Cześć, witajcie z tej strony Suert. W niedzielę 9 czerwca w godzinach wieczornych mieliśmy okazję obejrzeć Xbox Games Showcase. W mojej ocenie był to jak dotąd najlepszy tegoroczny letni pokaz gier. W tym materiale zobaczycie najważniejsze elementy z tego właśnie wydarzenia. Zapraszam. Good evening. The Soviet Union is no more. Despite a potential for instability and chaos, these events clearly serve our national interest. Free from the specter of global conflict. Zaczynamy od Call of Duty Black Ops 6. Wiele wskazuje na to, że może to być jedna z najlepszych odsłon serii, przynajmniej jeśli chodzi o kampanię dla pojedynczego gracza. Jej akcję osadzono na początku lat 90. XX wieku, tuż po zakończeniu zimnej wojny. Całość utrzymano w konwencji thrillera szpiegowskiego, a występują w niej znane postacie jak Frank Woods czy Russell Adler. Podążając tropem politycznego spisku o globalnym zasięgu, odwiedzimy m.in. rosyjską tundrę, pustynię na Bliskim Wschodzie, Europę Południową i Stany Zjednoczone. Jeśli zaś chodzi o najciekawsze cechy i nowości w Black Ops 6, to mamy na przykład przejście na jednolity silnik znany z Modern Warfare, liczne ulepszenia techniczne jak nowy system poruszania Omni Movement, sprint w każdym kierunku, 9 stref trafień postaci zamiast 4 do tej pory. Oprócz tego otrzymamy 16 nowych map i 12 nowych typów broni w multiku, powrót klasycznego systemu prestiżu i trybu teatralnego, baza wypadowa w kampanii i możliwość zróżnicowanego sposobu wykonywania zadań. Zostaje nam jeszcze tryb zombie oparty na rundach z dwiema nowymi mapami. To a CIA black site. Are you out of your mind? Things got complicated. May God continue to bless the United States of America. Pre-order the Vault Edition and get the Hunters vs. Hunted Operator Pack, the Mastercraft Weapon Collection, the Season 1 Black Cell Bundle, and more. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. Remake Metal Gear Solid 3 Snake Eater budzi sporo emocji. Fani od wielu lat czekają na odświeżoną wersję kultowej skradanki. Jeśli ktokolwiek miał obawy co do jakości, to oficjalne materiały z gry powinny je rozwiać. Najnowszy, krótki gameplay pokazuje grę z jak najlepszej strony. Przypomnę, że tytuł zmierza na PC-ty oraz najnowsze konsole marki PlayStation i Xbox. Karta produktu na platformie Steam informuje również o napisach w języku polskim. Jako datę premiery podaje się początek przyszłego roku. As your name implies. I have to find my own weapons and equipment. Whose crazy idea was this anyway? The mission rests entirely in your hands. The real one-man army. Freeze. Speak. Commencing virtuous mission now. Po
podczas Xbox Games Showcase firma Microsoft i studio The Coalition z pompą ujawniły najnowszą odsłonę cyklu Gears of War. Produkcja o podtytule Idei stanowi prequel pokazujący wcześniejsze przygody Markusa Fenixa. Gra zmierza na PC oraz oczywiście konsole Xbox Series X i S. Od dnia premiery tytuł będzie dostępny w usłudze Game Pass. W grze zobaczymy polskie napisy. Na omawianym pokazie nie mogło zabraknąć ogromnie wyczekiwanej gry Stalker 2 Heart of Chernobyl. Przypomnę, że twórcy wielokrotnie przekładali datę premiery. Od jakiegoś czasu wiemy, że produkcja zadebiutuje na PC-tach oraz najnowszych Xboxach już 5 września tego roku. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko obejrzeć klimatyczny gameplay. Kraj, czerwony kraj, czerwmosza i pruta, ty moja любов. Ти рідна матінко моя, жива. Координати закинув, поквапся. Який в них сенс? Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму.
Na Xbox Game Showcase pojawił się również Ubisoft wraz z najnowszą odsłoną Assassin's Creed o podtytule Shadows. Jak już wiemy, produkcja zabierze nas do feudalnej Japonii, oferując możliwość zagrania czarnoskórym samurajem i kobietą shinobi. W końcu mogliśmy też zobaczyć, jak tytuł prezentuje się w akcji. Pod względem oprawy graficznej gra z pewnością robi duże wrażenie. Shadows zmierza na PC-ty oraz najnowsze konsole PlayStation i Xbox. Our people deserve to be freed of the oppressor's grasp. Vengeance is a lonely path, Naoe. Believe me, there are other ways to heal. People so quick to abuse their power do not deserve to keep it. There is much we will learn from each other, Yasuke. You can see when two people fit, when they will be better together. There is no honor in preying on the weak. Together, we will bring justice back to the people. Are you sure you want to investigate these Hindi? I can't let this go. It could be the best kept secret in history. Wiele osób z pewnością wyczekuje na przygodową grę akcji Indiana Jones i Wielki Krąg. Nad tytułem pracuje studio Machine Games, znane chociażby z najnowszych odsłon serii Wolfenstein. Podobnie jak w tamtych produkcjach, tak i w Indiana Jones postawiono na widok z oczu bohatera. Nie wszystkim odpowiada taka perspektywa. Wiele osób liczyło na widok z trzeciej osoby. Ten został zarezerwowany wyłącznie dla cutscenek, które co tu dużo mówić prezentują się całkiem przyzwoicie. Na pewno nie zabraknie tutaj klimatu znanego z filmów o słynnym archeologu. Indiana Jones zadebiutuje jeszcze w tym roku na PC-tach i najnowszych Xboxach. Gra zaoferuje pełny polski dubbing. I intercepted the Morse code coming from the Himalayas. Where Voss is sending all of his men. Battleship? Yep. Let's get a closer look. Gotta find the stone and get off this ship. What's that in his hands? What does it say? Earth something. Huh. What was that? We'd better hide. Behind your head. Where's the stone, you American rat? What stone? Have you ever heard of Höhenangst? Fear of heights? Yes! I have it. I endured this dreadful mountain even if my mind was screaming every step of the way. Because of a concept you narrow-minded Americans will never understand! Devotion. Total and absolute devotion to the fatherland. You have no purpose. What you have is your stupid American cartoons. Choo-choo! Choo-choo! You laugh and dance, celebrating your own idiocy and drinking the piss you call beer!
I will walk through fire for the devoted men of the Reich. Give me that stone. Now! I can't give you what I don't have. I shall search your corpse to make sure it! Please wait. Give me the stone. Gina. We gotta get out of here. Help me! Ostatnie materiały za Wałt schłodziły nieco oczekiwania. Na najnowszym trailerze widać, że twórcy wzięli sobie opinię graczy do serca i poprawili przede wszystkim toporny system walki. Oprawa graficzna też została nieco ulepszona. Kolejny gameplay nie powoduje może opadu szczęki, ale daje nadzieję na solidną pozycję. Obsidian znane jest z budowania wspaniałych historii i osobiście liczę na dobrą opowieść w tym właśnie tytule. A Wałt zmierza na pecety i najnowsze Xboxy. They both deceive you. There is more wonder in this world than eyes alone can see. You must open yourself to its mysteries. Tend to its purpose, no matter how wild. And become what the Living Lands truly needs. Its protector. Use my power again. But two nights ago. Na pokazie Xboxa zapowiedziano m.in. Life is Strange Double Exposure, czyli najnowszą odsłonę serii narracyjnych przygodówek. Za projekt odpowiada studio Deck Nine. Fanów z pewnością cieszy fakt, że jako główna bohaterka powraca Maxine Caulfield, która odgrywała tę rolę w wydanej w 2015 roku pierwszej części. Tym razem przyjdzie jej rozwikłać sprawę morderstwa swojej przyjaciółki. Dokona tego m.in. podróżując do alternatywnej rzeczywistości, w której ofiara wciąż żyje. Gra ukaże się 29 października na PC-tach oraz najnowszych konsolach marki Xbox, PlayStation i Nintendo Switch. Focusing my power, I somehow shifted into a parallel timeline. Here, Sophie is still alive. The danger stalks our every step. And only I can investigate both realities. Hang on. Parallel world? It's the same as this one, except you're dead.
can still save Sophie. If I can solve and prevent the same murder across two timelines. So, you want to know all about heroes, do you? Well, you have come to the right place. Because who better to tell you all about them than perhaps the greatest hero of them all? Yeah? Pierwszy raz, kiedy dowiedzieliśmy się o najnowszej odsłonie Fable, mogliśmy oglądać filmowy teaser. Twórcy nie pokusili się wtedy o pokazanie fragmentów rozgrywki. Na szczęście tym razem deweloper ukazał nam znacznie więcej, w tym nieco gameplayu, choć nadal pewnie o wiele za mało. Grę tworzy zespół Playground Games przy wsparciu studia Third Kinda Games. Według plotek gra zadebiutuje wyłącznie na PC-tach i najnowszych Xboxach. Premierę przewidziano na przyszły rok. Your haters. It's like a fan club, but we hate you. Your chances and the occasional giant toad for some reason. But it's more than that. It's about the choices you make. I'm a hero. I should do what I want. You thought you could save her? You know, it's your life and death stuff. That's what defines you, isn't it? Really, stays with you. I knew this one hero. I took her in when she had nowhere else to go. Welcome to the most exclusive club in all of Albion. Thought I'd get her out there, make the most of her gift. But you know what it's like when you're young and you have a point to prove. I tell you, this kid, she had it all. The skill, the talent, power. She was something else, all right. She was terrifying. So, yeah, I knew this girl once who made all the wrong choices. Humphrey. She's back. I'm going to fix it. This place, and no one is going to stand in my way. Mnie osobiście bardzo zaciekawiła gra RPG Clair Obscur Expedition 33 od studia Sandfall Interactive. Zwiastun robi doskonałe wrażenie. Gra imponuje oprawą graficzną, intrygującą fabułą i przede wszystkim nietypowym światem zainspirowanym francuską Belle Époque. Świetne wrażenie sprawia też system walki, który łączy strategiczne elementy z rozgrywką w czasie rzeczywistym, dzięki czemu turowe potyczki nabierają dynamiki. Premierę przewidziano na przyszły rok. Tytuł wraz z polskimi napisami zadebiutuje na PC-tach i najnowszych Xboxach. Destroy the Paintress so she can never paint death again. We'll break the cycle so she can't steal anyone else's future. This world is full of wonders. Yet everywhere we go, we walk with death. Do you mean we're the only ones left? Even if we fail, we lay the trail for those who will come after. Right? We are Expedition 33.
We have received a distress call of unknown origin. Być może Bethesda, wypuszczając niezwykle klimatyczny dodatek do Starfielda, zreflektuje się za nie najlepszą fabułę podstawki. Podczas pokazu Xbox Game Showcase deweloperzy odsłonili skrywane dotąd karty i zaprezentowali światu Shattered Space, w którym czeka nas kolejna kosmiczna przygoda. Jest to pierwsze fabularne rozszerzenie do Starfielda. Fabuła dodatku zakłada pojawienie się tajemniczej mocy, która budzi się w mieście Dazra na ukrytej ojczystej planecie rodu Varun. Celem gracza będzie zbadanie kosmicznego zagrożenia na nowej planecie. Pomogą nam w tym nowe unikalne bronie czy skafandry kosmiczne. Hold very still and choose your words carefully. They will determine how long you live. You trespass in the home of House Varun. Your fate will be decided by the great serpent. Can you feel its embrace encircling your heart? Constricting until there is no more you. Only us. Trackers Alliance. We have a proposal for you. I wish you the best of luck. Who were you before? Who did you love? What did you believe? Już 4 lata minęło, odkąd mogliśmy usłyszeć o State of Decay 3. Wczoraj mogliśmy wreszcie zobaczyć zwiastun zawierający sceny na silniku gry. Niestety wciąż nie poznaliśmy nawet przybliżonej daty premiery trzeciej części survivalowego cyklu osadzonego w świecie opanowanym przez zombie. Przypomnę, że gra zmierza na PC-ty i najnowsze Xboxy. Karta produktu na platformie Steam wskazuje na brak języka polskiego. We found hope in each other. Help! I'm surrounded. They're everywhere. There's way more than I was expecting. And even if we bought the other survivors just one more day, the sacrifice would be worth it. It would always be worth it. Find the courage to keep going. To fight on. When we needed it the most. I didn't know you well. Every sacrifice we make matters.
will never be forgotten. W końcu mogliśmy zobaczyć Dragon Age The Veilguard. To czwarta odsłona cyklu gier RPG stworzona przez studio BioWare. Osobiście po obejrzeniu tego materiału mam bardzo mieszane odczucia. Serię Dragon Age darzę dużą sympatią i chyba spodziewałem się klimatów rodem z pierwszej odsłony. Twórcy wraz z wydawcą, firmą Electronic Arts, przygotowali na dzień 11 czerwca fragmenty rozgrywki, które być może spowodują u mnie zmianę nastawienia. Przypomnę jeszcze, że tytuł powinien zadebiutować na rynku tej jesieni. Veilguard zmierza na PC-ty, PlayStation 5 oraz Xboxy Series X i S. W grze zobaczymy język polski w formie napisów. What about Darkspawn? Yeah. Someone who will stand between us and a pack of demons. You know there will be dragons. Right. We'll need someone with fire in their blood. One more thing. This crew needs a leader. Someone we can count on. Someone that the world can count on. But where are we gonna find her? Studio ID Software powróciło z najnowszą odsłoną serii Doom o podtytule The Dark Ages. Gra trafi na rynek w przyszłym roku. Platformy docelowe to PC, PlayStation 5 oraz Xboxy Series X i S. Od dnia premiery tytuł będzie również dostępny w usłudze Game Pass. The Dark Ages ma być prequelem, w którym zapoznamy się z początkami kariery Doomslayera i chociaż trafimy do epoki średniowiecza, to nie zmieni się za bardzo ani rozgrywka, ani klimat. Wciąż podstawą zabawy będzie eliminacja hord demonów, aczkolwiek tym razem otrzymamy do dyspozycji nieco inny arsenał, obejmujący m.in. hybrydę tarczy i piły tarczowej. Ponadto podczas rozgrywki otrzymamy możliwość pokierowania olbrzymim mechem. I to tyle, moi drodzy. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier, a także całkiem sporo recenzji i zapowiedzi. Żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!